Dzięki. No tutaj mój imiennik Paweł zapowiedział mnie, troszeczkę tutaj powiedział więcej o tym, czym się zajmujemy. Jest mi też niezmiernie miło Was gościć. Podgląd mam na czat, widzę, że jest prawie 90, prawie 100 osób jest już w tym momencie, także całkiem fajna widownia. Dzięki, że chcecie spędzić z nami to czwartkowe popołudnie. Mam nadzieję, że też spełnimy Wasze oczekiwania i pokażemy coś fajnego, bo mam wrażenie, że możemy z Wami się podzielić naprawdę fajnymi rzeczami. Przede wszystkim będą rzeczy mięsne, czyli konkretne statystyki, konkretne, mam nadzieję, trochę know-how. To, co myślę, że jest fajnego, to to, że pokażemy Wam rzeczy chociażby z naszego Analyticsa, Search Console, czyli rzeczy, których typowo na case studies raczej ciężko uświadczyć ze względu na różnego rodzaju umowy NDA i tak dalej. U nas akurat te rzeczy będziemy mogli Wam pokazać. Paweł też zapowiedział, że jako jedni z pierwszych udostępniliśmy Contadu możliwość tak naprawdę zaprezentowania konkretnych danych z naszych portali. Powstało fajne, myślę, takie zdawkowe stadii, więc przyjąłem zaproszenie i mam nadzieję, że tutaj poszerzę troszeczkę tą wiedzę, którą już do tej pory przedstawiliśmy w formie pisemnej. Natomiast to tak słowem takiego przedługiego wstępu, przejdźmy już tutaj konkretnie do prezentacji. Na początek opowiem troszeczkę więcej o nas, tak żebyśmy przestali być anonimowi dla większości z Was. Jeżeli chodzi o Contentation, jest to spółka, która powstała na przełomie 2020 i 2021 roku z inicjatywy Mariusza, który jest CEO and founderem Contentation, ekspert z blisko już 10-letnim doświadczeniem. Jeżeli chodzi o mnie, ja dołączyłem do Contentation 2 miesiące temu, z co związany jestem od 6 lat. To, czym się zajmuję, to przede wszystkim rozwój nowych portali, strategia ich monetyzacji. Dbam o to, aby nasza grupa wydawnicza, bo tak też chcemy się pozycjonować, oprócz tego oczywiście, że świadczymy usługi typowo marketingowe, usługi typowo agencyjne, chcemy się pozycjonować jako grupa wydawnicza, która znana jest z tego, że skanuje ruch w serwisach i jakby motorem napędowym naszych serwisów jest Google Organic. Powiem Wam troszeczkę więcej o strukturze naszego zespołu, ponieważ na sukces i na te, tak jak w agendzie jest 500 000 w jednym serwisie 12 miesięcy, pracuje grupa osób, grupa zaangażowanych osób. Mamy już w tym momencie struktury i zespół podzielony na pięć działów. Mamy content team, mamy team SEO redakcyjny, który odpowiada za optymalizację naszych serwisów. Jeżeli chodzi o management, to są oczywiście dwie osoby. Mamy zbudowany team korekty, mamy zbudowany team SEO agencyjnego i korzystamy z usług ponad 20 copywriterów zewnętrznych. Mogę tylko powiedzieć, że plan na 2022 rok są zdecydowanie bardziej ambitne. Chcemy praktycznie podwoić liczbę osób. Myślę, że w przyszłym roku będzie nas już tutaj około 30 na pokładzie. Mamy taki cel, aby zbudować też kompetencje copywriterskie wewnątrz naszego zespołu. Także jeżeli chodzi o takie rzeczy strukturalne i jeżeli chodzi o rekrutację, to aby zbudować taką grupę wydawniczą, no to trzeba się liczyć z tym, że no jest to bardzo duże przedsięwzięcie, które nie należy do najprostszych. Troszeczkę więcej jeszcze od nas, oprócz tego, że jesteśmy Content Hub Builderem i agencją marketingową skoncentrowaną na dostarczaniu jakościowych rozwiązań, no przede wszystkim chcemy się pozycjonować jako grupa wydawnicza, która w swoim portfolio w tym momencie ma już blisko 20 serwisów. Plany na przyszły rok są takie, abyśmy tych serwisów mieli łącznie 70-80, także plany skalowania i poszerzania są naprawdę duże. Motorem napędowym naszych działań oczywiście jest Google Organic, bo z SEO się, z content marketingu się wywodzimy. No i na tym webinarze pokażemy Wam troszeczkę więcej, w jaki sposób podchodzimy do tego kontentu, w jaki sposób Google podchodzi do tego kontentu i co zrobić, aby od zera tak naprawdę z powodzeniem te serwisy rozwijać. To, co gdzieś tam nas wyróżnia, to to, że rośniemy bardzo, bardzo znacząco miesiąc do miesiąca. W tym momencie mamy 5 głównych serwisów, około 15 serwisów w fazie wzrostu, w fazie inkubacji tak naprawdę. Do tej pory od stycznia opublikowaliśmy ponad 4000 artykułów, więc średnia na miesiąc to jest tam powiedzmy około 400 artykułów na naszych wszystkich serwisach, natomiast teraz tak naprawdę
to ta liczba praktycznie zostanie podwojona. Pokazujemy też konkretne liczby, jeżeli chodzi o unikalnych użytkowników, także wzrost miesiąc do miesiąca przy tej skali o 20% to jest wzrostem, którego jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. No i to jest taka prawdopodobnie bardzo dobra droga i też możemy to powiedzieć do miliona. Myślę, że rok zamkniemy jako grupa wydawnicza, jeżeli chodzi o wszystkie nasze serwisy, na poziomie około miliona unikalnych użytkowników, co do pierwszego roku działalności jest naprawdę, myślę, świetnym wynikiem. Na naszym pokładzie jest 18 osób, które, tak jak pokazywaliśmy, podzieliliśmy według odpowiedniej struktury. To, co też, myślę, fajnego jest i co wyróżnia nas, to to, że te usługi świadczymy zarówno dla nas, jak i dla partnerów zewnętrznych. To znaczy nawiązaliśmy już współpracę też z fajnymi markami w Polsce. Takie content huby, platformy contentowe świadczymy nie tylko dla nas, na nasze potrzeby, ale też dla partnerów zewnętrznych. No i to myślę, że to, co jest też na pewno bardzo, bardzo fajnego, to to, że testujemy to wszystko najpierw na naszych domenach, na naszych serwisach, sprawdzamy, jakie rozwiązania są efektywne kosztowo, biznesowo i dopiero potem je rekomendujemy naszym partnerom. Natomiast to, jeżeli chodzi o nas, chcieliśmy się przedstawić, aby dla większości z Was tutaj nie być osobami anonimowymi. To tak pokrótce, jeżeli chodzi o nas. Teraz przejdziemy już do konkretów, natomiast zanim tutaj pokażemy od u podszewki, jak budować takie platformy kontentowe, chciałem Wam przytoczyć kilka takich fajnych statystyk, które pokazują jakby to, skąd się wywodzimy i dlaczego jakby ten rynek content marketingu, on jest rynkiem atrakcyjnym i rynkiem wzrostowym. Myślę, że to też są fajne dane, ponieważ też moje doświadczenie podpowiada, że często ciężko jest rozmawiać z osobami i zachęcić je do inwestycji w content marketing, nie mając takich konkretnych podstawowych danych do dyskusji, dlatego też śmiało możecie jakby te dane wykorzystywać i też chciałem Wam trochę o tym rynku content marketingu opowiedzieć, ponieważ dosyć mocno te dane zgłębiliśmy. Globalna wartość rynku to jest ponad 10 miliardów dolarów. Ahrefs też przeprowadził fajne badania, które pokazują, że 4 na 10 marketerów twierdzi, że content jest jakby niezbędną, integralną częścią strategii marketingowych, a aż 70% z nich aktywnie inwestuje w te działania content marketingowe. Was myślę, że nie muszę przekonywać, jak content jest istotny, natomiast myślę, że też warto podkreślić takie statystyki, że 3,5 miliarda wyszukiwań Google w 2019, 5,4 miliarda w 2020 każdego dnia. W 2021 na skutek tutaj pandemii COVID-19 tych wyszukiwań jest oczywiście jeszcze więcej, tych statystyk nie mamy tak dużo, natomiast myślę, że warto pamiętać o tym, że aż 90% doświadczeń online zaczyna się od wyszukiwarki, a aż 50% osób korzysta z niej, aby odkrywać nowe produkty. SEO to też taki fundament, myślę, każdego biznesu i każdy, kto wszedł w tę kategorię, myślę, że nie trzeba go przekonywać o tym, że SEO jest procesem długoterminowym i świetnie wpisuje się w strategie biznesowe. Często SEO może rosnąć razem z partnerem, dla którego te działania są prowadzone. Niejednokrotnie jakby tutaj też mieliśmy okazję prowadzić działania, miałem okazję prowadzić działania dla partnerów, gdzie moje jakby SEO i jakby ich biznes rósł w tym samym tempie. SEO na pewno też pozwala budować zaufanie i wiarygodność, bo jednak tutaj te wyniki, które są prezentowane, to wyniki, które faktycznie de facto użytkownik sam wybrał, są efektem jego researchu, dlatego też organic zazwyczaj odznacza się najwyższym współczynnikiem konwersji, oczywiście jeżeli tutaj mówimy o e-commerce'ach. To też myślę, że jest bardzo ciekawe. Zbadałem trochę rynek adblocków w Polsce i wychodzi na to, że ze wszystkich aktualnych badań, tych badań akurat nie ma zbyt wiele, natomiast najbardziej taki aktualny raport z 2018 roku mówił o tym, że nawet 42% użytkowników blokuje reklamy, a Polska według wielu badań jest takim niechlubnym liderem, jeżeli chodzi o blokowanie reklam. Wynika to z tego, że jakby terapeuci uważają, że dotyka ich nadmiar tych przekazów reklamowych, co de facto myślę, że możemy się z tym zgodzić. Dlatego też ta inwestycja w content marketing i wyniki organiczne jest po prostu opłacalna, jest też opłacalna w perspektywie tego, że w Polsce po prostu te reklamy się na dużą skalę blokuje. Przejdziemy trochę też do statystyk portali, powiem Wam, jak wyglądają nasze portale pod kątem, co udało nam się zbudować tutaj, jeżeli chodzi o te czołowe portale od początku roku. Zaraz oczywiście po tej części pokażemy Wam, co sprawiło, że udało nam się zeskalować te portale do takich rozmiarów, do takiej widoczności. Warto też, myślę, podkreślić, że rok 2021 był pod kątem core update'ów i różnego rodzaju update'ów, spam update'ów, był dosyć rokiem
intensywnym. Tych update'ów mniejszych, większych było całkiem sporo, więc też warto pokazać tutaj na tym wykresie, że te działania, które my zaplanujemy i które wdrożymy, które mam nadzieję wy też wdrożycie w własnych strategiach dzięki wiedzy, którą dzisiaj postaram się przekazać, to, że te serwisy całkiem pozytywnie reagują na zmiany w algorytmie i da się zapanować nad tymi core update'ami, które pokazują często bardzo mocno mieszać. Jeżeli chodzi o nasze portale, to jeszcze może na chwilę cofnę. Jeżeli takim czołowym portalem, który wyrósł na lidera ze wszystkich naszych portali należących do grupy wydawniczej, to jest portal Zwierzaki, który ma blisko już 20 tysięcy wraz 110, Motoklub 8,5, Estetiko, Moje Drinki i tak dalej. Z kolejnych portali wystartowaliśmy w czerwcu 2021 roku z portalem dla przedsiębiorców i on w tak naprawdę błyskawicznym tempie na przestrzeni kilku miesięcy został zeskalowany do blisko 2000 wraz w top 10 i też pokażemy Wam potem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ruch. Mówiłem o tym, że pokażemy Wam statystyki z naszych Search Console, Analyticsa. My jako grupa wydawnicza śmiało możemy te dane pokazywać, bo nawet negocjując jakieś deale z jakby reklamodawcami, tutaj z osobami, które są zainteresowane, nie wiem, kupieniem reklamy displayowej czy czegokolwiek, my te dane tak czy siak udostępniamy, nie jest to żadna tajemnica, więc śmiało możemy Wam je prezentować. W listopadzie, jeżeli chodzi o portal Zwierzaki, warto tutaj pokazać, że udało nam się przekroczyć 400 tysięcy unikalnych użytkowników, w grudniu dobijemy do tej wartości prawdopodobnie, albo zbliżymy się do wartości 500 000, także to wszystko, co udało nam się zrobić, tak naprawdę w rok działalności w tym portalu. Warto też zwrócić uwagę na średni czas zaangażowania, który jest w tym przypadku wysoki. Motoklub, tu też udało się tak naprawdę, widzicie, jak ta droga wyglądała od początku i cały rozpęd skalowania tej domeny. W listopadzie udało się osiągnąć 120 tysięcy, już w grudniu będzie prawdopodobnie 150-160. No i Estetiko, to też portal ciekawy z branży beauty, który osiągnął 100 tysięcy użytkowników, blisko 100 tysięcy w listopadzie, a z grudniu już przekroczy 120-130 tysięcy. No i taki ciekawy portal w branży alkoholi, to też myślę, taka może stać się inspiracją na przygotowanie czegoś fajnego na święta czy na Sylwestra. W listopadzie było 43 tysiące, w grudniu podejrzewamy, że nawet 60-70 tysięcy unikalnych użytkowników odwiedzi ten portal. No i magazyn przedsiębiorcy to też tak fajny portal, który gdzieś tam ma wzrost wykładniczy i udało się zeskalować go do poziomu 40 tysięcy. W grudniu będzie tych użytkowników jeszcze więcej. Jednocześnie tych portali, które my rozwijamy, jest w tym momencie około 10, natomiast w nowym, takim cyklu miesięcznym mamy takie ambicje, żeby otwierać kolejne 5 portali miesięcznie, co dałoby nam na koniec roku około 70 portali. My wszystkie te portale rozwijamy według jednego schematu, o którym za chwilę Wam pokażemy i mam nadzieję, że to też będzie dla Was takie fajne, użyteczne źródło wiedzy i pewna inspiracja do tego, jak rozwijać własne platformy kontentowe. Natomiast myślę, że nie tylko, bo wiele z tych rzeczy, które zaraz mam sobie powiedzieć, myślę, że znajdą odzwierciedlenie też w strategiach dla e-commerce'ów, marketplace'ów czy dla innego typu stron, które będziemy, z którymi działamy na co dzień. To było słowem, tak powiedzmy, takiego może przydługiego wstępu, tak abyście zobrazowali sobie tak naprawdę, co udało nam się na przestrzeni tego roku wypracować. Teraz obiecuję, że przechodzimy już do konkretów, do mięsa. Zacznijmy od budowy portali, od zera, od podstaw, od tego tak naprawdę, co należy zrobić już na tym etapie wyboru domeny, żeby mieć szansę w takim tempie, jakby na przykład zeskalować sobie portal. Przede wszystkim na początku pada pytanie dotyczące tego, czy wybieramy nową domenę, czy wybieramy domenę z historią. Z perspektywy SEO to myślę, że nikogo nie zaskoczę, że zdecydowanie lepiej jest wybrać domenę z historią w zdecydowanej większości przypadków. Nie mówię, że w każdym przypadku, natomiast w zdecydowanej większości przypadków ta droga do osiągnięcia sukcesu jest zdecydowanie krótsza i lepsza, jeżeli wybierzemy domenę z historią. Dlaczego? Myślę, że podstawowe trzy zalety. Przede wszystkim tematyczność, ponieważ możemy wybrać tematykę zgodną z historią, co da nam dużo łatwiejszy start. Możemy sobie taką domenę prześledzić. Jeżeli na domenie, w której chcemy prowadzić działania, na przykład
wybierzmy sobie kategorię zwierząt domowych, jeżeli tam wcześniej po prostu na tej domenie był sklep zoologiczny, była platforma na przykład kontentowa opisująca tematykę zwierząt domowych, jest to zdecydowanie dużo, zdecydowanie prostsze potem wystartować z działaniami na takiej domenie, która ma tą historię, ma tą zgodność tematyczną. Zdecydowanie łatwiej na takiej domenie z historią, z wiekiem wystartować i jest to, że tak powiem, potwierdzone też naszymi case'ami i obserwacjami i myślę, że z tym wszyscy się zgodzą. Przede wszystkim jest też możliwość posiadania wartościowych linków przychodzących. Niekiedy taka domena z historią, która albo jest ze spadu, albo jest domeną aukcyjną, może mieć profil linkowy zbudowany na przykład na przestrzeni 10-15 lat. Linki, które uzyskała w tym czasie, mogą być linkami, które bardzo ciężko będzie zreplikować, odtworzyć albo zbudować taki profil linkowy, więc już na start możemy mieć ten boost w postaci unikalnych domen linkujących. Często są to domeny na przykład rządowe, edukacyjne, informacyjne, czyli taki profil unikalny, którego zreplikowanie będzie niesamowicie ciężkie. Dlatego to jest kolejny argument dlaczego my zawsze decydujemy się, to też jeżeli chodzi o nasze serwisy, na domenę z historią. No i tutaj przede wszystkim jest też ciągłość domeny. To też jest bardzo istotne. Jak ta ciągłość domeny jest zachowana, ta domena nie leżała odłogiem, powiedzmy, przez długi czas, tylko ma ciągłość rejestracji, ma ciągłość utrzymania tej tematyczności, to tak naprawdę z naszych doświadczenia wynika, że możemy na takiej domenie zacząć działania i nie będziemy musieli czekać na rozpędzenie się tej domeny, co ma miejsce w przypadku domen nowych. Jeżeli chodzi o to, to też za chwilę o tym powiemy, dlaczego właśnie te domeny nowe potrzebują czasu na rozpędzenie się, potrzebują złapać to momentum. To posłużę się taką terminologią, którą zawsze jakby na swoich webinarach Robert nie chciał przedstawia, to momentum, czyli jakby ten czas, którym ta domena jakby potrzebuje na rozpędzenie się, na to, żeby wejść i jakby efektywnie na niej pracować. Natomiast do wybór domeny takiej nowej, czy wybór domeny z historią nie zawsze jest taki prosty, ponieważ szczególnie na rynku polskim, rynek polski jest rynkiem ograniczonym, nie jest to rynek taki jak amerykański, czy chociażby brytyjski, gdzie tych domen faktycznie jest dużo, jest z czego wybierać. Rynek domen polskich z historią jest, powiedzmy sobie, rynkiem skończonym. Jest rynkiem ograniczonym, dlatego trzeba się liczyć z tym, że jeżeli wybierzemy domenę z historią, jeżeli zdecydujemy się na domenę aukcyjną, no to trzeba liczyć się z tym, że wydamy na taką domenę od kilku do nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Natomiast znowu, ten koszt trzeba sobie zestawić z potencjalnymi zyskami, które mamy. Często może się okazać, że profil linkowy takiej domeny właśnie może kosztować te kilkadziesiąt tysięcy złotych, albo być niemożliwym do zreplikowania, więc wydatek na taką domenę tak czy inaczej nam się zwróci. Więc tutaj jakby nie warto się bać wydatku często, nie wiem, kilku czy kilkunastu tysięcy złotych na taką domenę. Wszystko oczywiście w perspektywie łatwiejszego wzrostu i wejścia w kategorię. Natomiast piąte ryzyko kary i zła historia to jest coś, co też musimy często wziąć na barki i zwłaszcza osoby, które nie mają dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o domenę, no muszą na pewno dobrze przeanalizować tę domenę, na którą chcą się pochylić, którą chcą kupić, ponieważ po pierwsze jest ryzyko zakupu domeny z karą, którą potem jest naprawdę ciężko zdjąć. Niejednokrotnie mieliśmy takie domeny, gdzie był po prostu beton, nie było indeksacji, działania po prostu pomimo tego, że skalowaliśmy, robiliśmy wszystko zgodnie ze sztuką, nawet pół frazy do top 50 nie chciało wejść. Może to być bezpośrednio związane ze złą historią, być może taka domena miała jakieś negatywne działania w przeszłości, dlatego też za chwilę powiem o tym, dlaczego warto i w jaki sposób warto przeświecić każdą domenę przed jej zakupem. Natomiast jeżeli chodzi o nowe domeny, jest zjawisko sandboxu i tutaj oczywiście jest to w branży dyskusyjne, ponieważ część osób twierdzi, że ten sandbox jest, część osób twierdzi, że tego sandboxu nie ma. Nasze doświadczenie podpowiada nam, że ten sandbox faktycznie jest. I tutaj Wam pokażę case takiej jednej domeny, z którą miałem okazję współpracować. To jest case jeszcze gdzieś tam z zamieszku czasu, więc oczywiście nie powiem Wam, jaka to jest kategoria, branża, nazwa tej domeny, nic nie mógł tak naprawdę na ten temat powiedzieć, więc po prostu przytoczę tutaj tylko i wyłącznie wykres Senuto. Warto zwrócić uwagę na wertykał czasowy. Wertykał zaczyna się od 1 maja, kończy na 15 grudnia, tutaj jeszcze dzisiaj tak naprawdę podmieniałem ten wykres i warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tak naprawdę
Ten wykres jest bardzo płaski, jeżeli chodzi o styl, o okres od maja 2020 do maja 2021 roku. Na tej domenie były wykonywane działania przez ten cały czas i było robione wszystko zgodnie ze sztuką. Było zagospodarowane techniczne SEO, był zagospodarowany content, był cały on-site wykonany. Przez ten czas był wykonywany link building, który i to nie był link building gdzieś tam, powiedzmy, z przedziału takiego najniższego, jakby, nie wiem, jakaś szeptanka, czy jakieś katalogi, czy jakieś inne metody, tylko było to robione tak naprawdę zgodnie ze sztuką i nic. I ta domena potrzebowała czasu na rozpędzenie się. Dla mnie, czy nawet dla innych specjalistów, z którymi konsultowałem ten case, to jest jasny przykład tego, że ten sandbox faktycznie istnieje. Każda domena potrzebuje tego momentu, potrzebuje tego czasu na to, żeby po prostu się rozpędzić i żeby te działania na tej domenie były maksymalnie efektywne. Tutaj przez rok tak naprawdę był etap inwestycji tylko w tą domenę i nie było nic w zamian. Ta widoczność po prostu bardzo, bardzo wolno się rozpędzała i ten ruch był skalowany bardzo, bardzo wolno. Natomiast po roku, cytując pewnego rodzaju klasyka tutaj, jeżeli chodzi o futbol, wstaliśmy i coś komuś przeskoczyło. I to na takiej zasadzie pstryknięcia palcem w zasadzie. W pewnym momencie, i to nie było skorelowane z żadnym core update'em ani innymi działaniami, po prostu minął ten okres jakby inkubacji, ta domena nabrała rozpędu, mocy i w pewnym momencie te działania wręcz były przyjemne, bo co się na niej nie opublikowało, to wchodziło. Także jeżeli chodzi o wybór domeny, jakby do meritum i puenta jest taka, że zawsze warto wybrać domenę z historią, z odpowiednim profilem linkowym, tematycznością, najlepiej taka, która ma ciągłość rejestracji. Jeżeli chodzi o domeny aukcyjne, to na co zwracać uwagę, to przede wszystkim trzy rzeczy, czyli historia, profil linkowy, ciągłość. Warto zawsze zweryfikować, czy domena była utrzymywana w zbieżnej tematyce. Raczej rekomenduję wystrzegać się tego, że na przykład jeżeli chcielibyśmy zarejestrować domenę, która jest fajna, ma fajny profil linkowy, ale w tym czasie na przykład powiedzmy, że chcemy zarejestrować coś po kategorii zwierząt domowych, ale w tym czasie powiedzmy, nie wiem, miała pomimo fajnej nazwy, ona była utrzymywana w kategorii, powiedzmy, nie wiem, opon, estetycznej, jakby zmieniała te kategorie, może być ciężko z dopasowaniem i tutaj te działania na tej domenie mogą być zwyczajnie nieefektywne, także warto weryfikować, co na niej było, warto oczywiście zawsze zajrzeć do web archive, zawsze też za chwilę to troszeczkę rozwinę, natomiast warto po prostu patrzeć, co było, jaka była historia tej domeny, czy była zbieżna z naszą tematyką. Oczywiście profil linkowy i ciągłość to też rzeczy, o których mówiłem, szczególnie ta ciągłość. Jeżeli domena ma ciągłość, no to jest duża szansa, że ona wypali tak naprawdę od zaraz. Jeżeli leżała odłogiem przez długi czas, to też może być taki case, że będzie potrzebować czasu na ponowne rozpędzenie się. Także najlepiej jest wybierać takie domeny, które mają gdzieś tą ciągłość rejestracji. Jeżeli chodzi o wygasające domeny, to te domeny, które wybierzemy do pracy, one nie muszą być koniecznie domenami aukcyjnymi. Są różnego rodzaju giełdy domen wygasających. Nie będę, myślę, przytaczał tutaj nazw. Myślę, że każdy na własną rękę bez problemu znajdzie sobie, jeżeli będzie zarejestrowanie w tym, zainteresowany tym. Tak naprawdę w cenie rejestracji możemy też często znaleźć pewne perełki. Tutaj tak naprawdę rekomendacja jest ta sama. Historia, profil linkowy i ciągłość to są dwie rzeczy, trzy rzeczy tak naprawdę, które są w tym wszystkim najważniejsze. Warto zaglądać do Web Archive Ahrefs, warto zaglądać szczególnie pod kątem tego, czy domena, która jest dla nas potencjalnie atrakcyjna i ma fajne parametry, fajny profil linkowy, na przykład nie była wykorzystywana pod afiliację, pod jakąś na przykład branżę dla dorosłych, czy na przykład Chińczycy nie przejęli tej domeny, Rosjanie, tak, czy nie było tam jakichś dziwnych działań afiliacyjnych. Dla przykładu zwierzaki od zawsze były serwisem dla miłośników zwierząt domowych. Tak wyglądała strona w 2001 roku. Ta domena jest, no, ma potężną historię w tej kategorii, i tak naprawdę to, myślę, było też takim kluczową kwestią, że te działania na tej domenie tak naprawdę od początku były bezproblemowe, to znaczy wszystko bez problemu się indeksowało, przypisywało do widoczności i nie było z tym żadnych tak naprawdę problemów, także zawsze Web Archive, zawsze Ahrefs. Ahrefs też nam może pokazać, czy domena nie była jakoś silnie linkowana, czy nie poszedł w nią jakiś blast, czy nie jest po prostu przepalona na przykład właśnie jakimiś działaniami afiliacyjnymi. Zawsze też, jeżeli mamy domenę ze spadu, warto pomyśleć o tym, zobaczyć, co było wcześniej, sprawdzić strukturę URL-i kontentu. To jest case akurat z naszych właśnie domena w tematyce przepisów. Ona przez lata sobie gdzieś tam, no powiedzmy, widzimy od wykresu 2017 roku, gdzieś tam sobie delikatnie rosła, rankowała sobie na jakieś frazy kluczowe. Przejęliśmy tę domenę, to jest typowa domena ze spadu. Przejęliśmy ją, ona leżała dłuższy czas tak naprawdę jako niezarejestrowana,
zaangażowana, potrzebowała też chwili na rozpędzenie się, to nie było tak jakby od razu, ale odbudowaliśmy strukturę, odbudowaliśmy content, URL, wszystko, co było na tej starej domenie, no i działa, i działa. Widzicie, wróciła tak naprawdę jeden do jednego do tego, co było wcześniej, także warto też patrzeć, jeżeli uda nam się znaleźć taką perełkę, to warto pomyśleć o odbudowaniu URL i contentu. Jeżeli chodzi o wybór szablonu, bo tutaj mówimy z perspektywy wydawcy, z perspektywy wyboru szablonu pod taką platformę kontentową, mamy takie swoje cztery kroki autorskie. Przede wszystkim, jeżeli wybieramy szablon i decydujemy się na coś, co jest jakimś gotowcem, to przede wszystkim patrzymy na aktualność, datę powstania tego szablonu, na aktualizację, support, to wszystko ma znaczenie. Jeżeli to jest szablon aktualny, to prawdopodobnie będzie wspierany, będą jakieś łatki, nowe wersje i tak dalej. Ten szablon da nam też takie poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli wybierzemy szablon, który jest sprzed 4 lat, on jest niewspierany, no to jest też duża szansa, że być może ma jakieś luki, backdoor, jest duża szansa, że możemy się narazić na jakąś infekcję. Lekkość, no to jest przede wszystkim, tak? Te szablony, które były pisane kiedyś, one są inne, mają inną składnię, inaczej jakby idą większą liczbę skryptów, arkusze styli, one mogą być ciężkie, tak, że nawet jakaś wtyczka do kaszowania, czy jakieś inne nasze zabiegi, one nam po prostu nie pomogą, ten szablon będzie ciężki, będzie się ciężko ładował. Jeżeli w przyszłości pomyślimy o jakiejś dodatkowej monetyzacji, typu jakieś reklamie display, AdSense i tak dalej, no to po prostu zajedziemy tą stronę, ta strona będzie totalnie heavy i nie będzie atrakcyjna dla użytkowników, będzie po prostu słaba. Warto też zwrócić na takie rzeczy jak customizacja, możliwość wdrożenia poprawek, custom field, ulepszeń i tak dalej. No i oczywiście wygląd, bo często te najlepsze szablony paradoksalnie są najbardziej proste, ale są też w pewnym momencie ułomne, jeżeli chodzi o wygląd. To też z doświadczenia powiem, że klienci, zwłaszcza ci tacy wymagający, gdzie akceptują nam miejscówki do publikacji, oni też patrzą, szczególnie patrzą na rzeczy, na domeny pod kątem wyglądu, więc jeżeli pokażemy domenę, która jest typową takim, powiedzmy na szablonie typowo zapleczowym, to pomimo często parametrów tej domeny i wartości możemy nie przekonać kogoś do tego, żeby na przykład z niej kupić link. Także te kwestie wizualne również wpływają na użyteczność, na UX, warto na nie zwracać uwagę. Oczywiście zawsze pamiętajcie, że możecie sobie wybrać jakiś, powiedzmy, szablon, możemy zrobić demo instalację, preview tego szablonu, możemy sobie zweryfikować kod, popatrzeć, w jaki sposób ta składnia wygląda, ile jest skryptów, ciężkość i tak dalej. No, warto gdzieś tam wybierać te szablony maksymalnie wydajne, chociażby pod kątem PageSpeed, który jest elementem rankingowym, chociażby pod kątem Core Web Vitals. To też powiem krótko, że jakby zdajemy sobie całkowicie sprawę z tego, że te Core Web Vitals nie spustoszyło wyników wyszukiwania w tym momencie, ale to jest proces. Ten proces tak naprawdę będzie nieustanny. Jeżeli nie spustoszyło i nie zauważyliśmy dużych zmian pod kątem Core Web Vitals w tym momencie, to nie jest tak, że za pół roku, czy za rok, czy za półtora te domeny, które nie będą dostosowane, nie będą miały jakichś tutaj fluktuacji. Także warto jakby nie wybierać szablonu, który jest ok na dziś dzień, tylko patrzeć gdzieś tam rok, dwa do przodu pod kątem tego, w jakim kierunku Google przeprowadza zmiany. To jeżeli chodzi o te podstawy, puenta jest taka, żeby wybierać domeny z historią, domeny z fajnym profilem linkowym, tematycznym, z ciągłością rejestracji, fajny szablon, aktualny, atrakcyjny pod kątem wyglądu, lekki, taki, żeby technicznie po prostu też nie było żadnych problemów z jego customizacją i obsługą, szczególnie na urządzeniach mobilnych. Do tego myślę, że też nie muszę też szczególnie zachęcać. Mała przerwa na łyk wody i kontrolę czasu. Mamy 14:30, czyli ta pierwsza część zajęła nam około 25 minut. Teraz przejdziemy do, myślę, takiego konkretnego mięsa, gdzie opowiem Wam o tym, jak planujemy content krok po kroku, czyli takie najważniejsze informacje. Zacznę może od tego, od rzeczy bardzo istotnej z punktu widzenia platform kontentowych i budowy takich planowania treści. Musimy mieć jakby świadomość tego, że Google korzysta z NLP, z Natural Language Processing i wykorzystuje je bardzo mocno, co ma znaczenie dla SEO. O NLP w SEO zaczęło być bardzo dużo głośno już kilka lat temu, natomiast jakby do wszystkich ten przekaz dotarł wraz z aktualizacją BERT, że faktycznie Google przetwarza te zapytania, język naturalny, stara się analizować intencje i dokładnie zrozumieć, co, jak potrzeby i intencje użytkownika, stara się przeanalizować kontekst tego zapytania oraz sentyment, z jakim sentymentem użytkownik zwraca się do wyszukiwarki. No i Google używa też NLP do tego, żeby porównać sobie
sobie jakość treści i użyteczność tych treści. Pamiętajmy o tym, że wraz z maszynowym uczeniem my de facto nauczyliśmy algorytmy, w jaki sposób porównywać te treści, nauczyliśmy je przetwarzać, nauczyliśmy zestawiać sobie ze sobą różne modele i dane tak naprawdę i w ten sposób powinniśmy o tym myśleć. Wiemy też, że do Google'a dziennie według różnego rodzaju badań od 15 do 20% zapytań jest zupełnie nowych. Google nie ma jakby danych historycznych do tego, żeby prezentować nam wyniki wyszukiwania, dlatego też te NLP jest niesamowicie dla niego istotne po to, żeby zrozumieć intencje, zrozumieć kontekst, potrzebę i sentyment, z jakim Google, żeby obsłużyć użytkownika jak najlepszym wynikiem wyszukiwania. Teraz powiem Wam trochę o tym, jak Google przetwarza tutaj, jakby wykorzystując przetwarzanie języka naturalnego, analizuje, próbuje zrozumieć treść. Na samym początku też powiem, że staram się tutaj zawsze dorzucać źródła, tak aby każda z osób, która dzisiaj jest na webinarze, mogła sobie na ten temat troszeczkę więcej doczytać. Też, żeby była jasność, nie jestem całkowicie specjalistą, który doskonale przytoczy Wam wszystkie rzeczy i rozłoży na czynniki pierwsze całe NLP, natomiast to, w jaki sposób my do tego podchodzimy i to, w jaki sposób Google do tego podchodzi, myślę, że te najważniejsze rzeczy czuję się na tyle kompetentny, żeby o tym powiedzieć. Mamy ten tekst, który ma kilka tysięcy znaków ze spacjami. Google jakby wykorzystuje NLP do tego, aby rozłożyć sobie ten tekst na czynniki pierwsze, żeby móc go po prostu dobrze zrozumieć i porównać sobie do kolejnych innych treści, które na przykład chcą wyrankować na to dane słowo kluczowe. Wykorzystuje do tego tokenizację, normalizację, rozpoznawanie bytów, lematyzację, rozpoznawanie części mowy i na koniec parsowanie. Ciekawe, te rzeczy mogą niekoniecznie być w takiej konkretnej sekwencji, jak tutaj to jest jakby bardzo proces płynny. Jeżeli chodzi o tokenizację, mamy tę naszą treść, mamy te nasze zdania i tak naprawdę słowa, cyfry, znaki interpunkcyjne, to dla Google są osobne tokeny. On rozkłada sobie każde tak naprawdę słowo, każdy przecinek, każdą kropkę na czynniki pierwsze. Ten input to jest nasze zdanie, nasze content, który podlega tokenizacji i rozłożeniu sobie na te czynniki pierwsze, tak jak pokazane jest na tych kilku przykładach. Ten output, który wychodzi, to jest po prostu stokenizowany treść, zamieniony per słowo, a potem też per cyferki, bo jakby Google też jakby korzysta z liczb, żeby to dobrze zrozumieć. Następnie jest etap normalizacji, czyli maksymalnego uproszczenia, zmniejszenia objętości. Trzecia i tak dalej, dla Google to jest po prostu trójka. Wszystko to jest po to, aby zmniejszyć rozmiar modelu i maksymalnie sobie uprościć dane. Dla użytkownika, czy dla wszystkich naszych content specjalistów, które pracują nad jakością treści, ważne są kropki, przecinki, dywizy, półpauzy, myślniki i tak dalej. Dla Google nie ma to totalnie znaczenia. On sobie to normalizuje, upraszcza i robi tak, aby ta treść była w maksymalny sposób prosta i łatwa do porównania. Lematyzacja z kolei to jest proces jakby sprowadzenia do formy podstawowej i to znowu dla nas, dla użytkownika jest to bardzo ważne, aby mieć te odmiany, jeżeli chodzi o język angielski, czas przeszły, przyszły, teraźniejszy, playing, played, played, dla Google to jest play po prostu, jeżeli chodzi o odmianę być, nie wiem, am, are, is, to wszystko jest be. Czyli krótko mówiąc, w podstawówce czy zawsze tutaj nasze polonistki nas edukowały o tym, żeby być poprawnym językowo, gramatycznie, stylistycznie, świetnie jakby operować tym językiem polskim. Dla Google wspólna forma bazowa to tak naprawdę sprowadzenie do tej lematyzacji, do tej najprostszej postaci, czyli kali pić, kali jeść, kali jarać. I jakby to do tego dąży Google, do tego, żeby sprowadzić to do postaci najprostszej. Co tak naprawdę dzięki temu wiemy? Google wykorzystuje to NLP, doskonale jest w stanie sobie radzi, jeżeli chodzi o odczytywanie tej treści, analizę, zestawienie, sprowadza do formy najprostszej, dzięki czemu tak naprawdę jest w stanie porównać nasz content versus powiedzmy 50 innych stron internetowych, które napisały na ten sam temat. Eliminuje sobie wszystkie zbędne rzeczy, typu nie wiem, przecinki, kropki, stop wordy, że wszystkie frazy, które nie mają żadnego kontekstu same w sobie, czyli i, o, oraz i tak dalej. I dzięki temu samo to mięso, które otrzyma jakby po rozłożeniu tego na czynniki pierwsze, jest w stanie doskonale jakby porównać między poszczególnymi jakby stronami. Na sam koniec tworzy sobie też takie grafy wiedzy. My tak naprawdę na skutek tych działań content marketingowych Google dzięki wykorzystaniu machine learningu, my go nauczyliśmy, w jaki sposób jest zbudowany internet, w jaki sposób tak naprawdę to wszystko działa, jakie ma powiązania pomiędzy sobą i dlaczego to jest ważne.
Google, który tworzy grafy wiedzy, tak jak widzicie tutaj, czyli na przykład mamy malarza Da Vinci, on się łączy z Monalizą, Da Vinci łączy się też z Michelangelo, wszystko się łączy z Włochami, Włochy się łączą z kolejnym państwem, Ameryką. Tak samo jeżeli chodzi o muzykę pop, na przykład muzykę, mamy różne gatunki muzyki, pop, jazz, hip-hop, rock, to wszystko jest ze sobą złączone. To jest też taki fajny graf wiedzy pokazujący też kolorami, co jest blisko siebie, jakie są zależności, jakie są połączenia semantyczne. I warto wiedzieć o tym, że Google w tym momencie już doskonale wie, w jaki sposób powinien, w jaki sposób ta treść powinna zostać zbudowana, w jaki sposób ta treść jest w stanie też bardzo łatwo benchmarkować do pozostałych treści, które występują. Wie też, jakie są występują zależności. No i co to dla nas tak naprawdę znaczy, że Google to wszystko to dobrze analizuje, zestawia i tworzy grafy wiedzy? No to oznacza, że powinniśmy tworzyć wszystko w kontekście odtworzenia tej struktury, stworzenia w naszym własnym serwisie też takiej struktury grafów wiedzy, linkowania wewnętrznego, połączenia semantycznego pomiędzy wszystkimi częściami, wszystkimi artykułami, czy jeżeli chodzi o e-commerce, jeżeli chodzi o to kategorie, nawigacja facetowa, filtry, podkategorie, tak naprawdę wszystko. I tutaj to wszystko sprowadza się do topical authority i klastrowego podejścia. Topical authority to nie jest nowy temat, to jest temat, który Damian Sołkowski już w 2015 czy 2016 roku wykładał. Pamiętam, że sam jakby korzystałem z tej wiedzy, pamiętam jak Damian przedstawiał podejście do tworzenia na podstawie cukrzycy, że Google chętniej odeśle do i pokaże wynik wyszukiwania nasz na przykład artykuł dotyczący cukrzycy pierwszego rodzaju, jeżeli pokryjemy też na przykład topik cukrzycy drugiego czy trzeciego stopnia, insulinoodporność, leki na cukrzycę i tak dalej, i tak dalej. I do tego to się wszystko sprowadza, żeby mieć tak naprawdę to topical authority w danej kategorii. Jeżeli chodzi o klastrowe podejście, ale wrócę jeszcze na sekundę, topical authority. Jeżeli mamy na przykład rasy psów, to warto oczywiście, jakby tworzymy sobie content pod jakąś określoną rasę typu Bull Terrier, warto oczywiście napisać content na wszystkie pozostałe inne rasy psów. Natomiast to też nie znaczy, że ten topic będziemy i ten cluster, ten bąbelek będziemy mieć wyczerpany w maksymalny sposób. Zachęcam do tego, abyście myśląc o kontencie myśleli nieco szerzej, bo okej, możemy opisać wszystkie rasy psów, natomiast ten podział tych ras psów będzie jeszcze bardziej szczegółowy. Możemy podzielić rasy na przykład i opisać wszystkie duże rasy psów, tak sobie w ten sposób podzielić średnie, małe do bloku, do ogrodu, rasy psów agresywne, rasy łagodne, nie wiem, rasy dla seniorów, rasy dla osoby aktywnej i w ten sposób zachęcam Was, żebyście myśleli o kontencie, nie tylko jakby poprzez ten główny klaster, ale żebyście to rozwijali w maksymalny sposób i tych bąbelków wokół tego pierwszego, że tak powiem, klastra największego robili, tego pillar pages robili jak najwięcej. Jak też, czym się charakteryzuje to klastrowe podejście? Charakteryzuje się też tym, że my rozwijamy kolejny klaster, jeżeli już tutaj rozwinęliśmy sobie powiedzmy rasy psów, warto dorzucić kolejne bąbelki z tej tematyki, powiedzmy wyczerpmy temat imion dla psów, wyczerpmy temat pielęgnacji chorób, wychowania żywienia, szkolenia, zabawek, zachowania hodowli. I mogę też powiedzieć z naszego know-how, że testowaliśmy różne podejścia do tych klastrów i testowaliśmy chociażby podejścia tworzenia, pójścia bardzo szeroko, czyli po prostu wyczerpania powiedzmy, jakby nie skupiania się na jednym klastrze w maksymalny sposób, tylko jakby rozpoczynania i inicjowania kolejnych klastrów, czyli powiedzmy z tego klastra 10, z tego 10, z tego 5 artykułów, no i możemy to z doświadczenia powiedzieć, że najlepiej się sprawdza wyczerpanie danego klastra i danej tematyki i dołożenie jakby kolejnych bąbelków, kolejnych elementów tej układanki, także możemy się tutaj jakby tym podzielić, że najlepiej jest tworzyć klastrowo i tworzyć maksymalnie wyczerpując dany klaster tematyczny. Kolejną rzeczą, którą sprowadza się do tego, że jak Google rozpoznaje naszą treść i w jaki sposób już wie tak naprawdę, jak ta treść powinna być na dany temat przygotowana w sposób najlepszy, to jest też pokrycie tematyczne. Musimy pamiętać o tym, żeby wyczerpać informacje o danym topiku. Jeżeli mamy jakąś rasę psa, to oczywiście zróbmy opis tej rasy, ale uwzględnijmy takie rzeczy jak, nie wiem, charakter, długość życia, cena, hodowla, historia, ale to też nie róbmy tego w sposób zdawkowy. Jeżeli mamy chociażby opis rasy i wygląd, zagłębmy się trochę w ten temat. Napiszmy na przykład o wzorcu psa rasy, tak? Jeżeli mamy historię tej rasy psa, to zejdźmy jeszcze poziom niżej tej historii, jakby rozwiniemy ten temat, zróbmy te H3, H4, czyli na przykład, jeżeli powiedzmy naszą H2 będzie historia rasy Border Collie, zróbmy te, jakby rozwiniemy temat chociażby ich dawnych dziejów tej rasy, tak, historii
i etymologii pochodzenia nazwy tej rasy psa, wzorca, genezy, nie wiem, historii w Polsce, historii za granicą, rozwijmy ten temat i jakby z góry zachęcam was do tego, żeby każdy ten topik, każdą poszczególną kwestię rozwijać w sposób maksymalny, bo tylko wtedy osiągniemy pokrycie tematyczne w pełni, tylko wtedy osiągniemy to, co tak naprawdę, czego Google potrzebuje, czyli takiej najlepszej informacji dla użytkownika. I tutaj jednocześnie chciałbym też powiedzieć o długości treści, bo w branży SEO też często mówimy o długości treści. Tu znowu odwołam się już do konkretnych rzeczy. Na ostatnim festiwalu SEO też Damian Sołkowski pokazywał korelację pomiędzy długością treści a wynikami zajmowanymi w wyszukiwarce i ten współczynnik korelacji jest niewielki. Tej korelacji pomiędzy długością treści a faktycznie zajmowanymi wynikami w organiku, no tej korelacji nie ma, ten współczynnik był niesamowicie niski. Także nie myślmy o długości treści po to, żeby powiedzmy wylać maksymalnie dużo wody, tylko o tym, żeby ta treść faktycznie była pigułką wiedzy i była taka naprawdę fajna, merytoryczna. Bo to nie długość treści wpływa na to, że ta treść jest wysoko rankowana i dobrze oceniana przez Google, tylko wyczerpanie i pokrycie tematyczne danego topiku. I warto też zwracać uwagę na analizować potrzeby i intencje użytkowników. I tak na przykład, do czego to się zmierza? Generalnie jest bardzo duże podejście gdzieś tam w naszej branży, że wynika, jakby rozumiem też tego, z czego to wynika. Obsługujemy danych partnerów, danych klientów, rozliczamy się z ilości znaków ze spacjami. Jeżeli będziemy chcieli coś napisać więcej, klient nam za to nie zapłaci i jakby to jest całkowicie dla mnie zrozumiałe. Natomiast suche 4000 czy 5000 znaków ze spacjami, jak to się gdzieś tam zawsze mówiło, że to jest optymalna długość dla SEO, no to nie jest jakby metoda, żeby w 2021 czy 2022 osiągnąć wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. Jeżeli chcemy osiągnąć wysokie pozycje na dany rodzaj zapytania, powiedzmy na przykład jesteśmy zainteresowani wysoką pozycją, jeżeli chodzi o frazę bull terrier, to musimy dać użytkownikowi to, czego on tak naprawdę oczekuje, nie tylko pod kątem treści, ale też pod kątem innych tak naprawdę kwestii, takich jak na przykład zdjęcia, bo już jak ktoś chce poczytać o tym psie, to prawdopodobnie chce też zobaczyć jego zdjęcia, zobaczyć jak wygląda szczeniak, jak wygląda w pies w fazie rozwoju, jak wygląda psi senior, jak na przykład wygląda ten pies podczas tego, jak się, nie wiem, z nim spaceruje, czyli na przykład zdjęcia. Jeżeli na przykład mamy temat, tutaj to są przykłady z naszych serwisów, mamy Sombre Blond, czy Ombre Blond, nie jestem ekspertem w tej tematyce, to warto tak naprawdę temu użytkownikowi też dać wartość dodaną, zrobić jakiś na przykład embed z Instagrama, pokazać jak to wygląda faktycznie, zrobić na przykład krótki filmik wyjaśniający, z czym to się tak naprawdę je. Świeży przykład z naszego kolejnego serwisu Estetico. Analizujemy sobie też fresh content, patrzymy, które frazy kluczowe rankują w danych miesiącach. Widzimy, że paznokcie świąteczne są super, powiedzmy, jeżeli chodzi o teraz ten okres. Możemy dzięki temu osiągnąć fajny ruch. Natomiast powiedzmy, że zrobimy super fajny i wyczerpujący content na 10 tysięcy znaków, ale co z tego? Jakby to nie tędy droga. Jeżeli intencją są paznokcie świąteczne, to zróbmy galerię zdjęć, pokażmy, jak te paznokcie wyglądają z bliska. Nie wiem, jakiś na przykład konkretny poradnik, jak krok po kroku zrobić takie paznokcie. Rozumiecie? Jeżeli chodzi o sam tekst się w 2021 roku nie obroni. I jeżeli macie takie podejście, że trzeba zrealizować liczbę znaków ze spacjami, bo tak się po prostu rozliczamy, to nie tędy droga. Dodatkowo mogę powiedzieć na kolejnych innych przykładach. Jeżeli na przykład mamy frazy, które są mega popularne, typu powiedzmy wzór, tak? Chcemy na przykład wzór wypowiedzenia sobie do pracy złożyć, tak? To są strony, które robią 10 tysięcy znaków ze spacjami, nie będę tutaj rzucał przykładami, gdzie opisują, no, że wzór to powinien posiadać to, że powinien posiadać to, że generalnie dobrze jest napisać to w ten sposób i zwrócić na to i na to uwagę. Natomiast na sam koniec użytkownik wchodzi i pyta się, halo, ale gdzie jest ten wzór? No super, wiem, fajnie, ale gdzie jest ten wzór? Tak samo też widziałem na przykład artykuły, które pokazują na przykład jakieś ćwiczenia odchudzające, tak? Ćwiczenia na brzuch. I jakby samym meritum tego artykułu jest to, że musimy wykonać ćwiczenie, które polega na tym, że jedną nogę podniesiemy na kąt 45 stopni, drugą generalnie podniesiemy na pół 90 stopni, przez 3 sekundy przytrzymamy, już użytkownik, nie wiem, ma wziąć tutaj kątomierz i z kątomierzem latać, sprawdzać, no nie, generalnie to się załatwia w takim przypadku prostymi na przykład obrazkami. Możemy kogoś zbriefować, żeby nam narysował jakiegoś rysownika, pokazał, jak te ćwiczenia wykonywać. Do tego zmierzam, że musimy analizować potrzeby, intencje i odpowiadać na te potrzeby, a sam suchy tekst na, powiedzmy, określoną liczbę znaków po prostu się nie obroni
No i nie tędy droga, jeżeli chodzi o zajmowanie wysokich miejsc. Dlaczego uważam, że tutaj współpraca z Contadu nam się tak dobrze układa i też od początku jesteśmy absolutnymi fanami tego rozwiązania? Przede wszystkim ona bardzo usprawnia nam proces tworzenia treści, zarówno tworzenia, jak i jakby recyklingu tej treści. Ponieważ tutaj tak naprawdę Contado skrapuje sobie top 30 wyników wyszukiwania, mamy dane dotyczące występowania określonych słów kluczowych na podstawie analizy, nie musimy robić tego ręcznie. W klasycznych modelach, to też pamiętam, sam robiłem, tam w ten sposób tworzyłem strategie content marketingowe, że skrapowałem sobie top 10, patrzyłem, na jakie frazy kluczowe się wyświetlamy, na to nasi konkurenci, jakie treści, jakie śródtytuły na przykład, jakie kwestie poruszyli, jakie pytania zadali, jak stworzyli Q&A. Ten proces tak jakby skrapowania ręcznego jest bardzo, bardzo długi, proces przygotowywania wytycznych do copywriterów jeszcze dłuższy, natomiast tu sobie oszczędzamy tego czasu, jak tworzymy wszystko od razu w Contadu, to mamy po prostu od razu na zielono zaznaczone. To też jest ułatwienie dla copywriterów, my z copywriterami też bardzo mocno działamy z platformami, tworzymy te treści w tych platformach, ponieważ od razu copywriter widzi, na przykład ma na zielono zaznaczoną frazę. Jak zrobiliśmy sobie taką chmurę słów kluczowych do copywritera, typu 15-20 słów musisz użyć na przykład, to później ten copywriter sobie biedny w tym Wordzie wykreślał poszczególne frazy. Zobaczcie, jak to jest duża oszczędność czasu. My gdzieś tam zawsze działamy według takiego powiedzenia, że robota jest dla robotów, a praca jest dla ludzi. Jeżeli możemy sobie coś zautomatyzować, jeżeli możemy sobie ułatwić życie, to warto sobie po prostu to życie ułatwiać. I ten wykorzystanie takich narzędzi content intelligence jest absolutnie dla nas bardzo fajne, zwłaszcza jeżeli produkuje się tego, tak jak my, w perspektywie 600 czy 800 artykułów w skali miesiąca, a będziemy to robić jeszcze więcej. Kolejną kwestią, jak już mamy ten content, mamy go przygotowany w sposób optymalny, czyli powiedzmy, już jesteśmy na tym etapie, że mamy super wybraną domenę, wiemy doskonale, mamy doskonale przygotowany szablon, całe te techniczne są ograne, mamy stworzoną architekturę informacji na stronie, mamy powiedzmy zaplanowany, przygotowany content plan, napisaliśmy ten content, ale to jeszcze powiedzmy, że nie jesteśmy w domu. Szczególnie jeżeli chodzi o nowe domeny, bacznie trzeba patrzeć na indeksację. Szczególnie teraz, to myślę, że też Was nie zaskoczę, każdy z nas to widzi, że są problemy z indeksacją. Szczególnie po core update'ach, gdzie Google bardzo dużo tej mocy zużywa obliczeniowej, no są problemy z indeksacją, ten crawl budget jest po prostu niewielki. Często jest tak, że nawet domeny z dużą reputacją mają problemy z tą indeksacją, także warto od początku obserwować, co się dzieje, czy ta domena chwyta, czy ta domena się indeksuje, bo mieliśmy case'y, że mamy niby fajną domenę, ale niestety ta domena po prostu się nie indeksuje, te wpisy się na niej nie indeksują, jest po prostu już jakaś na niej, kolokwialnie mówiąc, klątwa, więc warto to obserwować, czy nie mamy betonu. To, co może nam pomóc, to jest oczywiście interfejs Indexing API od Google'a, gdzie hurtowe ilości możemy sobie zgłosić. Jest to absolutna pomoc w indeksowaniu treści, to jest case sprzed kilku dni, domena na rynku anglojęzycznym, rynek USA, rozwijamy sobie tam po prostu kolejny content hub, mamy problem z indeksacją, testujemy, spróbujemy przez interfejs API, pyk, pykło, zadziałało, wszystkie tak naprawdę wpisy, które na przestrzeni kilku dni, czy tygodni nie chciały wpaść do indeksu, nagle się zaindeksowały, także warto też korzystać i warto sobie, że tak powiem, tym pomagać. Ostatnia kwestia, jeżeli chodzi o architekturę informacji, to pamiętajcie, zawsze miejcie z tyłu głowy tę kwestię topical authority, klastrów i tego, jak Google do tego podchodzi, jak Google tworzy grafy wiedzy i jak Google tak naprawdę rozrysowuje sobie na grafach waszą stronę. Zdecydowanie łatwiej mu będzie, jeżeli mu pomożecie linkowaniem wewnętrznym. Jeżeli na przykład chcecie wyczerpać topic związany z Dubajem, tak jak my to robimy, to zróbcie tak, aby wszystko linkowało się między sobą, co jest związane z danym krajem, danym państwem. Na przykład hotele Dubaj, żeby linkowały się z tym, gdzie leży Dubaj, idealna plaża i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zrobicie tutaj na tym etapie miszmasz i do pełną dowolność, czyli powiedzmy wpisy z klastru poświęconego innemu państwu, typu, nie wiem, Dominikana, Zanzibar, jeżeli to wszystko będzie pomiędzy sobą linkowało, to możecie stworzyć, to możecie po prostu stworzyć chaos i te grafy wiedzy i ta moc, która będzie, nie będzie tak po prostu dobrze przepływać, Google też nie będzie w stanie stworzyć sobie tych grafów wiedzy w sposób odpowiedni. Czyli jak macie jakiś jeden klaster, warto, żebyście po prostu wszystko między sobą prawidłowo linkowali. Zachęcam do tego, żeby wykorzystywać chociażby prawy sidebar zawsze serwisu, moduł related articles, linkowanie śródtekstowe, żeby tak naprawdę rasy psów nie linkowały między rasami, a nie rasy psów pomiędzy na przykład, nie wiem, rasami kotów. Także to linkowanie wewnętrzne jest absolutnie też kluczowe i w ten sposób musimy myśleć. Musimy myśleć o tym, żeby tworzyć architekturę informacji w platformach kontentowych, ale również jest to oczywiście uniwersalna zasada do e-commerce'ów, marketplace'ów, każdego
każdego innego typu stron. Także linkowanie wewnętrzne jest absolutnie kluczowe w każdego rodzaju stronie. No i żeby nie było to, że pokazaliśmy Wam strony, które robimy od początku, które robiliśmy gdzieś tam, nie wiem, od stycznia, to jest case strony świeżej, która ma dosłownie miesiąc. Stronę można sobie spojrzeć, cardenao.pl. Jest to strona, która wystartowała jakiś czas temu, domena też zarejestrowana, domena aukcyjna, kupiona. Tam zaczęliśmy od klastra tak naprawdę kwiatów doniczkowych i wszystko, co jest związane z kwiatami do domu, do nie wiem, możemy... Tak naprawdę pokryliśmy wszystko, co jest związane z tym klastrem. Nie minął miesiąc i my mamy na przykład chociażby trzecią pozycję na frazę Mulembakia o całkiem fajnym wolumenie wyszukiwania. Inne frazy, które dołożyliśmy teraz już takiego grubego kalibru, które mają od 30 do 60 tysięcy wyszukiwań, bez problemu wchodzą, indeksują się, od razu Ahrefs je wyłapuje na 40, 50 pozycji. To już jest pole position do tego, żeby faktycznie ten, jakby ten artykuł przeszedł odpowiednią drogę, zestarzał się, wszedł zaraz tak naprawdę do top 10. To też jest dla nas takie pole position do tego, żeby sobie chociażby podlinkować to, co uważamy, że powinno wejść i też te linki zachowają się tak, jak te linki powinny się zachować. To też o tym za chwilę powiem w kwestii poświęconej link buildingowi. Także mamy te domeny, rozwijamy ich, tych domen na tą chwilę 4 miesięcznie. No i to, jak widzicie, ten schemat działa. Możemy też pokazać, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, porozmawiać o innych domenach. Tak naprawdę tych domen, które mają taki pionowy, wertykalny wzrost, jest zdecydowanie więcej. Myślę, że jak na taki okres działalności domeny 1430 słów, tu jest ruch akurat, tych słów jest chyba nawet zdecydowanie więcej, to jest świetny wynik i pokazuje, że ta metoda jakby działania jest metodą sukcesu. Content recycling, czyli aktualizacja, rozszerzenie kontentu, to jest coś, co my oczywiście też będziemy musieli robić. Musicie pamiętać o tym, że tak naprawdę raz wyprodukowany content, on może stracić swoją aktualność. Warto co jakiś czas, na przykład co pół roku, co roku wracać do tego contentu, odświeżać go, dodać kawałek nowej treści, sprawdzić, co konkurencja w tym czasie zrobiła, no bo nikt nie ma wątpliwości, że konkurencja jakby nie pozostawi nam top 1 i nie pogodzi się, mi to starczy top 2, no nikt tak nie powie, prawda? Więc każdy będzie chciał ten content uzupełnić, będzie chciał zrobić coś więcej od nas, więc warto do tego zaglądać. To jest przykład treści, którą wyboostowaliśmy z pomocą Contadu, więc mieliśmy my już w tym, jakby w momencie, w którym nie współpracowaliśmy, nawet nie korzystaliśmy z tego narzędzia, mieliśmy fajnie zrobioną robotę, mieliśmy fajny ruch, mieliśmy fajną pozycję, natomiast bywało tak, że byliśmy trzecia, czwarta, piąta pozycja, jakby wykorzystując i robić taki content recycling, odświeżając cały content, który wyprodukowaliśmy do tej pory, to nam dało pogląd, że na przykład w tym artykule zapomnieliśmy o żywieniu, w tym na przykład nie przytoczyliśmy historii tej rasy, w tej za mało poświęciliśmy uwagi dotyczącej pielęgnacji i sierści. Jakby to dało nam naprawdę dużo, rozszerzyliśmy sobie ten content, zrobiliśmy taki content recycling, no i widzicie, jak taki boost zanotowało to z Search Console, to znaczy nie było tego ruchu, bo umówmy się, w tym momencie, jak nie jesteś w top 3, to cię nie ma, bo z piątej, szóstej pozycji to już jest promil po prostu dosłownie tego ruchu, który można uzyskać. No i nam się to udało, zwiększyliśmy teraz, chociażby tutaj są dane dosyć świeże, nawet 450 kliknięć dziennie jesteśmy w stanie wykręcić sobie z takiego jednego artykułu. Content score 84 w Contadu to też pokazuje nam, jak bardzo fajnie, myślę, ten content zaktualizowaliśmy. No i content pruning to też jest bardzo ważna rzecz. Dla my akurat w związku z tym, że raczej trzymamy się tych wytycznych Google i działamy zgodnie, jakby odpowiadamy na te pytania i robimy ten content tak, jak chcielibyśmy, żeby on wyglądał, no to tych low quality contentu raczej nie mamy. Natomiast oczywiście warto używać Screamy Frog, podpiąć API Search Console, sprawdzić, który content, który wyprodukowałeś na przykład po miesiącu, dwóch, jak on rankuje, czy on rankuje, czy on w ogóle przypisał frazy, na które został napisane. Jeżeli nie, no to od razu recykling tej treści, bądź też po prostu jej zaoranie, stworzenie od nowa. Jeżeli mamy serwisy, których content był rozwijany przez lata, to umówmy się, wytyczne i best practice w 2016 roku to nie jest best practice, które się wykorzystuje w 2021 roku, więc te usuwanie low quality contentu, bądź jego recykling jest absolutnie rzeczą niezbędną. Warto też myślę, wspomnę o jednej rzeczy,
czyli na przykład artykuła sponsorowanych. No umówmy się, każdy wydawca sprzedaje te artykuły sponsorowane i każdy jest nastawiony na monetyzację. Natomiast jak robi się coś zgodnie ze sztuką i robi się po prostu coś high quality i przez pryzmat po prostu najlepszych best practice, to jeżeli przykładowo w różnych platformach wystawimy się po, nie wiem, 2-3 stówki, to z doświadczenia wiem, że jesteśmy w stanie w skali miesiąca nawet 50 czy 60 artykułów sprzedać. Razy skala roku robi się 600-700, działasz tak 2-3 lata, nagle ci się robi 2000 domen, które linkujesz, tego link juice i tej mocy, która twoja domena ma, jest po prostu niewiele. Umówmy się, artykuły, które agencje czy nawet specjaliści piszą pod linki zewnętrzne, to są artykuły gorszego sortu, więc zazwyczaj, oczywiście nie mówię, że każdy tak pisze, ale zazwyczaj są to artykuły gorszego sortu, więc automatycznie sprzedając taniej jakby artykuły i robiąc to na masową skalę, jesteśmy narażeni na to, że faktycznie tego low quality contentu przez miesiące czy lata może nam się nazbierać. Więc zachęcam do tego, że jak ktoś ma wartość i jest to dobre, to żeby po prostu cenić się i robić to tak, aby osoby świadome tego, ile wkładu pracy, narzędzi i tak dalej, jakby to były w stanie docenić i żeby tego soczku, który, tego linku, który jesteśmy w stanie przekazać, żeby po prostu te jakby uzyskać, żeby było maksymalnie dużo. Pokażę to też na przykładzie naszych serwisów, jak do tego podchodzimy, jak liczymy ratio linków przychodzących do wychodzących i dlaczego też mogę śmiało powiedzieć, że nasze domeny kopią. Przejdę do link buildingu, czyli właśnie do tej ostatniej kwestii, takiej truskawki na torcie optymalizacji on-site. Mamy prawie godzinę 15, więc już blisko tego czasu, który mamy na poświęcony na ten webinar. Widzę, że nadal jest 28 osób, więc cieszę się bardzo, że w międzyczasie dużo osób nie postanowiło zmienić planów. Mam nadzieję, że te rzeczy, które przekazuję, są dla nas interesujące. Jeżeli chodzi o link building, tutaj tak naprawdę nic się nie zmienia. Linki są, linki działają, linki z serwisu, z PBN-ów, czy robią outreachowo, one zawsze działają i działać myślę, że będą, tu się tak naprawdę nic nie zmieniło. Jeżeli chodzi o to, o link building, tutaj jest trochę taka przewrotna nazwa tego slajdu, że linki działają jak mogą zadziałać, no powiedzmy odkrywcze, prawda? Natomiast specjalnie zostawiłem to zdanie, ponieważ to zdanie ma bardzo dużo sensu. Znowu, musimy zwrócić się do intencji i przeanalizować to, w jaki sposób zbudowaliśmy nasz content. Jeżeli my dzisiaj będziemy chcieli rankować artykułem poradnikowym na frazę karma dla psów, gdzie w top 50 wyników wyszukiwania mamy same sklepy internetowe, mamy listingi kategorii, każdy sprzedaje tam karmę, to nawet mogę z 99% świadomością powiedzieć, że my z tym artykułem się nie przebijemy, nawet jeżeli zdobędziemy linki z głównej Onetu, WP i to będą linki do follow. Po prostu ta intencja nie będzie zbieżna i te linki po prostu nie będą miały jak zadziałać. Jeżeli mamy warstwę kontentu dobrze przygotowaną, spełnioną intencję użytkownika, ten content, który przygotowaliśmy, jest lepszy od kontentu, który obecnie zajmuje wyniki wyszukiwania. Jeżeli mamy całą optymalizację on-site, metadane, nagłówki, linkowanie wewnętrzne, aspekty techniczne dobrze dograne, to ten link po prostu zadziała, ten link zachowa się jak link, ten link nas kopnie. Oczywiście, jeżeli jest miejsce, które ma ten link juice, jest w stanie ten link juice nam przekazać, nie jest miejscem, które linkuje do połowy internetu. Także to zdanie, które tutaj pokazałem, czyli że linki działają jak mogą zadziałać, no ma sens, jeżeli będziemy z motyką na słońce się gdzieś tam rzucać i będziemy chcieli z nową, świeżą domeną zarankować na frazę opony, no to te linki po prostu nas nie kopną na tą frazę. To, co warto oczywiście robić, to są link gapy i warto niwelować sobie te link gapy. Mamy do tego oczywiście pełen zestaw narzędzi, którym możemy to robić. Możemy chociażby na przykład Ahrefsem analizować sobie przekrój linków i sprawdzać, kto linkuje na przykład do top 3 naszej konkurencji, lecz linkuje do nas. To jest bardzo fajna metoda na to, żeby załatać sobie te link gapy i dojść do tego, że na przykład jakiś link kopnął naszą konkurencję, no to też powinniśmy go mieć, bo on też może kopnąć nas, może wpłynąć realnie na nasz ranking, także też zachęcam do tego, żeby niwelować sobie te link gapy. I w branży generalnie, oczywiście tutaj od razu napowiem, że to jest moja subiektywna ocena, nie każdy może się z nią zgadzać, wiem, że zdania są podzielone, bardzo duża liczba osób przykuwa uwagę do tematyczności. Natomiast w moim zrozumieniu ta tematyczność jest źle po prostu interpretowana. Tematyczność nie znaczy, że my musimy pozyskiwać linki tylko i wyłącznie ze stron, które są
zbieżne tematycznie z naszą. No jeżeli mamy serwis o tematyce zwierząt domowych, no to mamy powiedzieć, że słuchajcie, z głównej Onetu albo WP nie chcemy linku. No nie, ten link kopnie i jeżeli będzie miał wszelkie predyspozycje do tego, żeby kopnąć, to nas kopnie, a pomimo tego, że WP wcale nie jest jakby klasterycznie i w kategorii zwierząt domowych. Także tę tematyczność warto dobrze rozumieć. Pokażę to Wam na przykładzie naszych jakby publikacji, które sobie gdzieś tam zrealizowaliśmy. Możemy sobie śmiało na przykład pozyskać link z serwisu o tematyce ślubnej, jeżeli przygotujemy w ten sposób artykuł, tak? Pies na weselu, czy to dobre rozwiązanie? Jest topic, jest, że tak powiem, topical trust, jest ta tematyczność zachowana ze zgodą, wszystko de gra. Co więcej, ten artykuł ma szansę fajnie się pozycjonować na tym portalu ślubnym, bo ludzie po prostu pytają o to, więc dlaczego ten artykuł miałby być nietematyczny? No bzdura, moim zdaniem, dlatego tematyczność odnosi się do danej domeny i jakby artykułu, topiku, który chcemy pokryć. Tak samo historia.org, historia ras pasterskich na przełomie wieków. Przygotowaliśmy fajny, okazuje się, materiał. W ogóle został on gdzieś tam na Facebooku, mamy lajki pod tym. Ludzie komentują, że ciekawy materiał. Opisaliśmy sobie rolę psów pasterskich w historii, gdzieś tam nawet chyba gdzieś tam gdzieś gdzie u królowej i tak dalej, i tak dalej. Link tematyczny, no tematyczny. Czy kopnął? Kopnął, więc jak najbardziej link building robić to warto per tematykę serwisu. I warto analizować parametry. Oczywiście warto zwracać uwagę na to, jak dana domena jest podlinkowana, ile innych domen odsyłających do niej jest, ile fraz kluczowych rankuje, ile z niej linków to wychodzi. To też jest dla nas bardzo istotne. To jest dla mnie jeden z takich kluczowych czynników. Patrzę na to link ratio. Jeżeli do mojej domeny linkuje 500 innych domen, a wychodzi z niej 69, to znaczy, że to ratio mam dodatnie. To znaczy, że ta moja domena finalnie więcej do niej przychodzi niż wychodzi. To jest dla mnie też jasny taki wskaźnik, że ten link juice, który mam, którą ta moc, którą te domeny przychodzące zbudowały w ramach mojej domeny, to że ja jej jeszcze w całości nie oddałem. Wiemy dobrze, że mamy domeny, które mają powiedzmy 300, tutaj często są domeny regionalne, to mogę też powiedzieć, mamy powiedzmy 300 czy 600 domen przychodzących, natomiast te regionalki potrafią linkować do połowy internetu, 7-8 tysięcy linków wychodzących. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy taki link jest w stanie nas kopnąć. To, co warto jest pokazać, to, że domain rating nie jest kluczowym wyznacznikiem jakości. Okej, jest dla nas pewnego rodzaju wskazówką, natomiast nie traktujmy tego jako bezwzględną dyrektywę. To coś jak canonical. Google też podkreśla, że canonicale to są jakby wskazówki, nie dyrektywy, więc ten domain rating niech też będzie dla nas wskazówką, a nie bezwzględną dyrektywą. Przykład, case, gdzie się zabawiliśmy domain ratingiem i wbiliśmy sobie na jednej domenie domain rating 40. I kto nam zabroni, tak? Do działań marketingowych jest to jak najbardziej ok, natomiast nie jest to kluczowy wyznacznik i też warto o tym pamiętać. Co więcej, domena z niskim domain rating może klepnąć lepiej niż domena z wysokim domain rating i to też warto, to nie jest jakby kluczowy parametr. To, na co chciałbym Was, na co mocno chciałem zwrócić uwagę, to jest, że warto linkować z miejsc, które tej mocy jeszcze mają, a tą moc można sobie właśnie przez to ratio gdzieś tam wychodzących do przychodzących sprawdzić. Mamy taki ciekawy case, że sporo osób ma wersję do tego, żeby na przykład kupować u nas artykuły na portalu Moje Drinki, ponieważ tematyka, jak tu dobrać tematykę, jak tu połączyć na przykład tematykę, nie wiem, opon z drinkami. Pewnie się da się, wszystko się da i jakby dużo osób nie chce kupować, natomiast jak sprawdzicie ratio przychodzących do wychodzących, jest ono bardzo korzystne, także ta domena naprawdę może kopnąć. Mamy case'y, pokazujemy, że to naprawdę działa. Generalnie dbamy o to i też chciałem to pokazać, że jeżeli chodzi o ten link building, sami dbamy o to, żeby do nas przychodziły fajne domeny, ale dbamy też o to, że jak już komuś tak udostępniamy naszą przestrzeń i możliwość opublikowania fajnego artykułu, to że dbamy o te linki wychodzące i dla nas to jest bardzo fajny, kluczowy parametr. Nie robimy śmietników w naszych serwisach, nie tylko ze względu na to, że możemy się narazić na jakąś penalizację, natomiast możemy się również narazić na to, że będziemy mieć tego kontentu niskiej jakości tak na tyle dużo, że zabierze nam crawl budget, autorytet i finalnie może spowodować to, że na którymś z core update'ów uzna, że no jednak ta domena nie ma tylu topical authority, to nie jest jednak to. Więc zachęcam do tego, żeby kupować w miejscach, które mają finalnie moc. No i to jest ten case, o którym Wam mówiłem, jest mnóstwo domen, które linkują dosłownie do całego przekroju internetu, linkowane domeny 7200, 3500, 3200. Sami odpowiedzcie sobie na pytanie, ile tego link juice może mieć taka domena, która oddała jej już tak dużo do tylu unikalnych domen.
Więc z tym chciałem Was pozostawić gdzieś tam na sam koniec. Wykroczyłem troszeczkę poza oczekiwany czas, który miałem. Mam nadzieję, że się nie gniewacie i mam nadzieję, że ten materiał spełnił Wasze oczekiwania, że spędziliście miło nasze tutaj popołudniowe, czwartkowe popołudnie z mną i z Kontadu. Bardzo Ci dziękuję, Pawle. Ja może tak szybko przejrzę pytania i przejdziemy przez te pytania. Ja tylko ze swojej strony powiem, że jeżeli chodzi o pytania, to postaram się, aby one nie... żeby odpowiedź na te pytania nie zaczynała się od to zależy. Oczywiście, jeżeli będę w stanie. Okej, widzę tutaj ciekawe pytanie od Jacka Mikulskiego. Czy ma sens zdobywanie wielu linków z tej samej domeny? Co? Generalnie, jeżeli chodzi o co do zasady, zawsze kierowaliśmy się tym, że jeden link, jedna domena, bo już kolejny link z tej domeny będzie dużo słabszy. Natomiast mamy case'y, że kupują u nas artykuły osoby, które na przykład jakby widzą, że na jakąś frazę kluczową nasz serwis jest wyżej od nich i kupują sobie u nas te publikacje per na przykład jakieś fraza kluczowa, no i to im funkcjonuje. I szczerze mówiąc, jakbym miał osobiście wybierać, pewnie wybrałbym w pierwszej kolejności te domeny unikalne, natomiast w drugiej kolejności całkowicie nie zamykałbym się na to, żeby pozyskiwać linki, drugi raz link z tej samej domeny. Jeżeli mamy predyspozycję do tego, żeby ten link faktycznie zadziałał, żeby Google uznał go za relevantny, typu na przykład mamy wysoko, jako estetiko na przykład nasz portal, mamy wysoko, powiedzmy, wysoką pozycję na balsam do ciała, jeżeli ktoś też będzie chciał być wysoko na balsam do ciała, mimo że już wcześniej kupił nas artykuł, ale my też jesteśmy wysoko, ten link jest relevantny, to czemu on miałby nie kopnąć? Są osoby, które kupują u nas po nawet dwie publikacje, trzy w miesiącu per jakieś słowo kluczowe, czy nawet linki w istniejących artykułach. Oczywiście to wtedy jest to osobno wyceniane, natomiast czemu nie? Linki absolutnie mogą kopnąć nawet te kolejny raz zakupione na danej domenie. Okej, dzięki Pawle. Tutaj od Przemka Giby są aż trzy pytania. Ja wezmę może jedno, pierwsze z nich, potem ewentualnie wrócimy jeszcze. Po jakim czasie według Was domena może powrócić do sandboxu i po jakim czasie można stwierdzić brak ciągłości domeny? Tutaj chyba chodzi przede wszystkim o zakup domeny, z tego co rozumiem. Jak to liczycie, tak? Jak liczycie ten czas sandboxowania? Jeżeli chodzi o te domeny, które są domenami kupionymi z aukcji, bądź też domenami ze spadu, no zawsze patrzymy, jak długo ta domena leżała odłogiem. Jeżeli ona leżała na przykład 3 lata, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ona będzie znowu potrzebowała czasu, żeby się rozpędzić. Jeżeli to był, nie wiem, kwestia miesięcy, to z doświadczenia możemy powiedzieć, oczywiście nie mamy tego doświadczenia tak dużo, jak chociażby afilianci, którzy robią tego na masową skalę. Jesteśmy tak naprawdę wydawcą, który bazuje na organiku, więc tego doświadczenia nie mamy na pewno tak dużo. Natomiast z doświadczenia może powiedzieć, że najkorzystniej jest kupić domenę, która powiedzmy jej czas braku ciągłości nie był dłuższy niż kilka miesięcy, bo każdy jakby kolejny dłuższy czas, rok, dwa, może powodować to, że ta domena znowu będzie potrzebowała czasu na rozpędzenie. Najlepiej jak domena po prostu jest aukcyjna, utrzymywana jest ta ciągłość tej domeny, są podpięte, jakby są DNS, jest ona podpięta pod serwer, to jest jakby to wtedy najlepsza i najkorzystniejsza sytuacja. Także raczej w perspektywie miesięcy niż w perspektywie lat, bo jak będzie lata leżała, to jest duża szansa, że będzie potrzeba dużo czasu na rozpędzenie. Natomiast to też chciałem powiedzieć, że to nie jest reguła, bo możecie spojrzeć na domenę Moje Drinki, domena leżała faktycznie, ale miała tą tematyczność. Ona od zawsze była w tej tematyczności i ona wcale nie potrzebowała czasu, żeby się rozpędzić. Więc uważam, że to wszystko jest zawsze indywidualne. I dużo zależy od wieku, mimo wszystko wieku domeny, od tematyczności, która jakby tego, co było na danej domenie, powiedzmy, nie wiem, przez te lata, przez całą jej historię, oraz no, faktycznie to, jak długo ona, że tak powiem, leżała sobie i nie była w ciągłości. Ale jak miałbym odpowiadać, to miesiące, nie lata, że tak powiem, bezczynności na domenie. Okej. Następne pytanie, takie dość, powiedziałbym, specyficzne, no, dość szczegółowe od Marcina. Czy jeśli mamy, czy jak mamy kategorię RTV, to można linkować wewnętrznie wokół tej kategorii, przykładowo z telefonów do telewizorów, czy jednak mimo tej samej kategorii tematycznej to odbiega? Mowa o artykułach, nie o sklepie, czyli tutaj chodzi o kwestię tego, w jaki sposób zalecasz tworzenie tych hubów tematycznych, jak szerokie one powinny być.
Znaczy generalnie tak, no w e-commerce'ach to jest całkowicie naturalne, że różne kategorie na przykład z RTV są linkowane między sobą, więc tutaj to jest jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o artykuły poradnikowe, to ja bym jakby tutaj zarekomendował bardzo, bardzo dobre, dobrze zaplanowaną strukturę kategorii. Jeżeli mamy na przykład RTV, AGD, jeżeli coś jest na przykład powiedzmy w AGD, może łatwiej będzie mi wytłumaczyć, jeżeli coś jest w AGD, czyli te lodówki i tak dalej, one nadal należą do klastra AGD, więc linkowanie pomiędzy z nimi generalnie nie powinno być negatywne. Oczywiście w pierwszej kolejności zadbałbym o to, aby wszystkie na przykład, nie wiem, telefony i wszystkie artykuły poradnikowe linkowały pomiędzy sobą, jeżeli chodzi w tej kategorię telefonów, ale jeżeli na koniec dnia te wszystkie artykuły znajdują się jakby w ramach jednego klastra, w ramach jednego bąbelka, czyli powiedzmy to wszystko jest w ramach tego klastra, mimo że odbiega trochę tematycznie, to też jest korzystne. Więc jakby moja rekomendacja jest taka, żeby w pierwszej kolejności linkować między sobą wszystko, co jest w ramach jednej tej samej tematyczności, czyli powiedzmy tych telefonów, a potem powiedzmy, jeżeli w ramach tego danego klastra są również, nie wiem, telefony może nie, ale nie wiem, kable USB, ok, no to też jest ok, tak, i taki nawet taki powiedzmy upselling, czy po prostu ta tematyczność, no nie, wszystko, co jest bardzo blisko, staraj się zobrazować to, jak Google widzi ten graf wiedzy, czyli jak blisko od telefonów jest na przykład do kabli USB, a jak blisko od telefonów jest do laptopów, i myślę, że jak odpowiesz sobie na to pytanie, jak rozrysujesz sobie nawet na kartce taki graf, to też będziesz w stanie odpowiedzieć, jak zaplanować tą strukturę linkowania wewnętrznego, no i do tego też zachęcam, do tego też staramy się tak podchodzić. Dobra, Paweł, jeszcze jedno pytanie. Przyznam, że nie do końca je rozumiem, ale postaram się je przeczytać. Tomek pyta o to. Domena, która nie posiadała backlinków, ale były na niej wcześniej treści, które chcemy odtworzyć, jakieś rankowanie powiedzmy w top 10, raczej bez, w top 50, raczej bez top 10, są powiązane z tematyką, którą chcemy robić. Warto czy prościej kupić nową? Tak nie, szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem. Tomku, mógłbyś doprecyzować, jeśli jesteś. Tak będzie nagranie po webinarze. Znaczy ja chyba rozumiem to pytanie. Tomek pyta po prostu, czy zadecydować się na nową domenę, czy jednak pomimo tego, że domena jest bez backlinków, ale miała jakieś treści i rankowała sobie tam gdzieś tam 50, to czy ją po prostu warto zarejestrować? No ja, tak jak powiedziałem na początku, my jesteśmy zwolennikami tego, że robić wszystko na domenach wygasłych, na domenach, które są ze spadów albo są domenami aukcyjnymi. Także myślę, że jak najbardziej warto zarejestrować taką domenę, odtworzyć strukturę URL i odtworzyć na przykład w jakimś części content, który tam był. Oczywiście musimy też zawsze pamiętać, że są pewne prawa autorskie, tak? No jakby tego contentu też nigdy nie możemy odtwarzać dosłownie jeden do jednego. Natomiast jeżeli jakby na bazie tamtego contentu stworzymy swój nowy, to jakby absolutnie to powinno zadziałać. Dodatkową zaletą tego jest, że ta domena, jeżeli była zbieżna tematycznie, no to też daje nam pewien plus, pewien łatwiejszy start do naszych działań, jeżeli oczywiście chcemy utrzymać tę tematykę. Więc jeżeli Tomek o to pytałeś, to absolutnie ja bym tutaj wybrał tą domenę z historią. Okej, pytanie od Marcina. Tomek jeszcze tutaj właśnie zauważyłem, że sprecyzował, tak? Tematyka plus ciągłość, czy jednak backlinki to najważniejszy czynnik do przechwycenia domeny? Wiesz co, to jest bardzo ciężkie pytanie, bo z jednej strony backlinki może, tak jak powiedziałem, może być ten unikalny profil warty kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy ważniejsza tematyka plus ciągłość? Szczerze? No to tak. Jednak chyba bym się skłaniał ku tematyce plus ciągłości, oczywiście, jeszcze oczywiście, że jakieś artykuły tam były, bo jednak, wiesz, content... Widzisz, to zawsze, akurat w tym przypadku bym odpowiedział, to zależy. Jeżeli to są backlinki warte powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy złotych, no to bez dwóch zdań zarejestrowałbym i zwracał uwagę na backlinki. Jeżeli to są backlinki, nie wiem, 3, 4, 5 powiedzmy z domen wysokiej jakości, to jednak bym poszedł w tematyczność, tak? No to wszystko zależy od proporcji, więc tu jakby wytłumaczę, sprostuję. Akurat w tym przypadku to zależy. Okej. To pytanie od Marcina. Wąskość hubów tematycznych to jest ciekawy temat. My też zawsze się zastanawiamy, jak wąski powinien być hub tematyczny. Czy szczegółowy portal o Portugalii będzie dobrze konkurować z portalem o Lizbonie na frazy związane ze stolicą Portugalii? Dla algorytmu będzie to traktowane jako głębsze wyczerpanie tematu czy już mniejsze trzymanie się głównego tematu?
W tym przypadku uważam, że jeżeli chodzi o taki klaster i jakby połączenie pomiędzy stolicą Portugalii a całym państwem, to szczerze tutaj ta odległość pomiędzy nimi, pomiędzy powiedzmy tymi klastrami jest na tyle bliska, że szczerze to bym się nie rozdrabniał tylko i wyłącznie na portal powiedzmy ogólny o Portugalii, ogólny o Lizbonie. Nie mamy jeszcze takich testów, które by pokazały jakby słuszność mojego rozumienia, natomiast szczerze akurat w tym przypadku tak blisko jest pomiędzy jednym a drugim, że zdecydowałbym się pewnie ogólnie na portal o Portugalii i dobrze dokładał po prostu po kolei tych klastrów, czyli najpierw bym opisał stolicę, wszystkie zagadnienia ze stolicą, potem nie wiem, główne atrakcje całej Portugalii i tak dalej, czyli uważam, że w tym konkretnie przypadku ta odległość i te połączenia, że tak powiem w grafie wiedzy, takim jak Google to obrazuje, są na tyle bliskie, że spokojnie można ograniczyć się do jednej domeny. Natomiast oczywiście nie widziałem takich testów. Myślę, że takich testów nie ma, więc jeżeli byś robił kiedyś taki test, że zrobiłeś tylko portal o Portugalii i powiedzmy tylko portal o Lizbonie, czyli tak jakby tutaj o stolicy, i jak będziesz miał jakieś przemyślenia, chętnie się, że słuchaj, na ten temat troszeczkę czegoś więcej dowiem, bo tak jak mówię, case'ów nie mamy, natomiast mamy taką wiedzę po prostu związaną z tym, co robimy na co dzień. Dobrze, to może jeszcze dodam do tej tematyczności, czy w ogóle do szerokości hubu. To, co my widzimy po naszej stronie, czyli jakby po stronie kontadu, po stronie danych, to jest też duże powiązanie tematyczności i wielkości danego hubu z szerokością danego tematu. To znaczy, jeśli sobie popatrzycie na przykład na to, w jaki sposób my postrzegamy Lizbonę jako Polacy, no to dla nas Lizbona jest głównie powiązana prawdopodobnie z turystyką. To jest dokładnie to samo, co załóżmy, nie wiem, bardzo popularny Zanzibar, tak? Więc jeśli zrobicie sobie w Kontadu badanie dotyczące Zanzibaru, no to okaże się, że jakby huby, które tam są głównie związane z turystyką, last minute, jakieś wycieczki, ile się leci i tak dalej, nie? Więc generalnie widzimy, że tak jakby te huby i budowa hubów zależy od tego, skąd je budujemy i dla jakiego targetu je budujemy. Bo ten hub będzie zupełnie inaczej wyglądał, jeśli będziecie go budowali dla ruchu, który będzie ruchem z Polski i on będzie bardziej turystyczny i prawdopodobnie może być, tak jak Paweł mówił, zbyt szczegółowym pisanie tylko i wyłącznie o Lizbonie. Natomiast jeśli będziecie chcieli tworzyć hub, który zakładam, będzie dla Hiszpanów czy w języku hiszpańskim, no to oczywiście jakby portal o Lizbonie tutaj miałby prawdopodobnie preferencje w Google ze względu na to, że zupełnie innego typu wyszukiwanie i zupełnie innego typu elementy w samych klastrach znajdą się dla tych osób, które będą to wyszukiwały, załóżmy tak po hiszpańsku i załóżmy z Hiszpanii, tak? Więc tutaj jest dość dobrze też spojrzeć sobie na to poprzez pryzmat właśnie tej intencji z danego kraju, tak? Czyli czego użytkownicy rzeczywiście szukają w powiązaniu z danym tematem. Czasami są bardzo górne tematy, tak jak Paweł pokazywał na przykład zwierzaki, tak? No te rzeczy, które się robi ze zwierzakami czy z kotami są generalnie, robi się tak, czy które one robią, są generalnie dość uniwersalne, natomiast akurat turystyka jest bardzo, powiedziałbym, bardzo zależna od źródła pochodzenia tego ruchu. Mieliśmy jeszcze jakieś pytanie, widziałem tam na końcu. Ja tylko może jeszcze dodam, bo człowiek oczywiście zawsze, tak jak mówisz, szewc bez butów chodzi. Nasz założyciel tutaj Contentation ma swój blog zwiedzamyparyż.pl, który jest blogiem typowo jakby o Paryżu. No i to mu generalnie mega działa. Tam też widać ten klaster, widać to podejście Topical Authority. Także jeżeli byście chcieli jakby przeanalizować w tej tematyce coś, to zachęcam do tego, żeby zobaczyć, jak to zrobił Mariusz, jeżeli chodzi o ten blog Zwiedzamy Paryż. Zrobił to niesamowicie dobrze i to tak naprawdę jeszcze w czasach, w których o tym klastrowaniu, o tym jakby podejściu takim Topical Authority nie mówiło się, bo ten blog, z tego co pamiętam, jest od 2015 roku, więc tutaj polecam, żeby to po prostu sprawdzić. To tutaj jeszcze mamy pytanie od Rafała. Jakie jest twoje doświadczenie? Czy dużą różnicę robi zamiast odtworzenia URL-i stworzenie 301 w 1:1? To znaczy rozumiem, okej, okay. Czyli czy odtwarzanie URL-i w postaci dokładnie te URL-e, które są załóżmy tam w WebArchive, czy stworzenie 301 na nasze nowe URL-a? Czy
Szczerze to polecałbym generalnie zrobić odtworzenie URL-i, chyba że się tego nie da zrobić. To znaczy, powiedzmy, że te URL-e, które były w starej strukturze, starej wersji tego serwisu, którą przyjęliśmy, miały jakieś, nie wiem, parametry czy jakieś inne, były generalnie nie SEO friendly, to w tym przypadku bym zrobił 301. Jeżeli było to zgodnie ze sztuką i pasuje do naszej architektury informacji, to bym po prostu to bym to zachował. Czy robi? Wiesz co, generalnie no my staramy się odtwarzać tą strukturę, ale robiliśmy też 301 i nie widziałem jakichś też dużych różnic pomiędzy tym, więc w tym przypadku, tak jak mówię, no lepiej skupiłbym się, żeby odtworzyć tę strukturę. Jeżeli nie da rady zrobić, to te 301 też powinny być w porządku. Okej, pytanie od Tomka. Po jakim czasie od zaindeksowania odnośnika w artykule przez Google zaczyna on kopać? I to jest drugie pytanie, na które odpowiem, to zależy, bo niekiedy link potrzebuje dosłownie tygodnia, powiedzmy, to bo mieliśmy takie case'y, gdzie ewidentnie sprawdzaliśmy jakby moc danej domeny, bo byliśmy bardzo ciekawi i widzimy jakby w jej bezpośredni wpływ, na przykład nawet już po tygodniu, ale są linki, które są w stanie kopnąć, nie wiem, po dłuższym wertykale czasowym, dwóch tygodniach, miesiącu, czy nawet dwóch, także to wszystko zależy. Polecam własną obserwację i własne jakby wyciąganie wniosków, typu zakup artykułu, wrzucenie sobie gdzieś tam do jakiegoś scenuto, czy patrzenie przez Search Console, jak dany link w danej sytuacji się zachował. Wiesz, to wszystko też zależy, jaki link kupisz, nie? Bo jak kupisz link, na przykład, który jest, kupisz artykuł, powiedzmy, sponsorowany i kupisz ten artykuł na takich warunkach, że będzie on tak, 7 dni na stronie głównej, albo 3 dni na stronie głównej, albo dopóki nie spadną i nowe treści go nie przykryją. Jeżeli kupisz link, który jest linkowany, jeżeli kupisz artykuł, który jest linkowany wewnętrznie, jest w sitemapie, jest gdzieś tam w strukturze bardzo blisko strony głównej, to gwarantuję ci, że taki link kopniecie dużo szybciej i lepiej niż link, który powiedzmy nigdy nie był na stronie głównej i jest schowany z archiwum, a w ogóle to w katalogu, który nazywa się artykuły sponsorowane, bo i takie praktyki są. Także generalnie jeżeli warto też zwracać uwagę, na jakich warunkach kupujemy te i to też będzie dla nas jakiś tam wyznacznik, czy ten link kopnie, czy nie, bo to zresztą Grzesiek Strzelec mówi w webinarach o link buildingu bardzo dużo o tym, że po prostu ma znaczenie to, jaką też wartość dodaną ma ten artykuł, który kupimy. Ma znaczenie też na przykład topical trust, jaki będzie. Jeżeli wyobraźcie sobie, chcielibyśmy zalinkować dzisiaj do, powiedzmy, powiedzmy mamy portal ślubny i chcemy zalinkować do artykułu albo inaczej, chcemy kupić link na tym portalu ślubnym, tak jak my to zrobiliśmy, to jeżeli dopasujemy temat publikacji do danego portalu, jeżeli ten nasz artykuł sponsorowany, który opublikujemy, złapie widoczność, złapie frazy kluczowe, będzie częściej odwiedzany przez Google dzięki temu oczywiście, będzie też atrakcyjny dla tego portalu, będzie w strukturze, to taki link będzie zdecydowanie lepiej kopał, aniżeli link będzie się ukryty w archiwum i osierocony. Więc na to też warto zwracać uwagę. I to też ma później bezpośredni taki indikator na to, czy kopnie, czy nie kopnie. Może na przykład w danym momencie kopać, nagle go ukryjemy w strukturze, będzie osierocony i przestanie kopać. Dobra, słuchajcie, jest 15:22. Ostatnie pytanie. Jeśli macie jakiekolwiek pytanie jeszcze, to szansa teraz na to, żeby zadać te pytania. Jeśli pytania są do nas, to ja zachęcam Was bardzo, żeby skontaktować się z nami po prostu przez formularz. Ja mówię tutaj o pytaniach do Kontadu, tak? Jeśli są jakieś pytania do Pawła, Paweł, czy możesz, nie wiem, podać na czacie maila do siebie albo pokazać ekran jakiś końcowy, nie wiem, czy miałeś maila na nim. Tak, na ekranie dołu mail, natomiast mail jest bardzo prosty, to znaczy moje nazwisko @contentation.com, czyli pawluk@contentation.com. Napisałem na czacie, powtórzę jeszcze raz, pawluk@contentation.com. Nagranie będzie dostępne, tak jak Paweł też obiecywał, więc będziecie mogli, wiecie, przypomnieć sobie. Jeżeli macie jakieś pytania, bo też chcecie nawiązać z nami współpracę, wiecie, jak pracujemy, to śmiało, że tak powiem, możecie to zrobić. Te usługi, o których mówiłem, świadczymy nie tylko dla siebie, świadczymy do fajnych firm w Polsce, dużych, fajnych marek, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany Content Hubem, bądź też na przykład jakąś współpracą partnerską, reklamą display czy czymkolwiek, to zachęcam do kontaktu. Myślę, że po takim, fajnym webinarze mogę pozwolić sobie na taką bezpośrednią trochę autopromocję Contentation. Mam nadzieję, że nie jesteś zły, Paweł. To mam jeszcze jedno pytanie od Aleksandry. Poproszę cię, żebyś spokojniej wpisał raz jeszcze swój adres e-mailowy, bo zrobiłeś literówkę w nim. Okay, Aleksandra pyta, jaki jest model biznesowy? Chodzi głównie o artykuły sponsorowane, bo raczej nie zarabianie na adsach. Czyli po prostu chodzi o model, w jaki sposób w tej chwili monetyzujecie, powiedzmy sobie, ruch.
Dobrze. Jeżeli chodzi o monetyzację, to przede wszystkim odpowiem na tyle, na ile uważam, że mogę to spokojnie powiedzieć. Natomiast chociaż do czego zmierzam? Jakby, no, oczywiście nie możemy Wam teraz przedstawić Excel i pokazać modelu biznesowego, pokazać, jak rok po roku mamy plany i przychody i tak dalej, więc jakby tego absolutnie nie możemy Wam powiedzieć, pokazać. Natomiast jeżeli chodzi o taką grupę wdawniczą, to metody, myślę, są na tyle powszechne, że bez problemu mogę powiedzieć. Po pierwsze, artykuły sponsorowane, afiliacja, możemy przygotowywać jakieś artykuły na przykład pod kątem jakichś produktów, tak, które są za które mamy na przykład duży CPL, CPS, jakby tutaj jest bardzo dużo współprac, które można nawiązać w modelu afiliacyjnym, no jest, możemy na przykład monetyzować powierzchnie reklamowe Google AdSense, możemy monetyzować poprzez chociażby reklamę w display sprzedawaną directowo, możemy to robić poprzez programmatic, możemy to robić na przykład chociażby, możemy na przykład wejść w partnerstwo z jakąś firmą, także tych metod jako wydawca generalnie jest dużo, myślę, że nie mówię jakby rzeczy, które kogokolwiek zaskakują, jeżeli chodzi o jakieś inne, że tak powiem, rzeczy, to oczywiście też są, ale o tych rzeczach raczej nie zamierzam mówić, generalnie myślę, że warto gdzieś w perspektywie własnej domeny dojść, rozeznać się, bo czasem te metody monetyzacji są nie takie oczywiste, jakby się każdemu wydawało. Natomiast te wspomniane przeze mnie to są takie pewniki, czyli głównie artykuły sponsorowane, współpraca jakaś redakcyjna, artykuły z gwarancją ruchu, display, programmatic, czyli takie klasyczne, klasycznie jak zarabia każdy wydawca tak naprawdę na reklamach głównie. I tu nie ma znaczenia, czy to jest wydawca tematyczny, czy to jest wydawca pokroju UWP, Onet, to myślę, że to wszystko jest takie same. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo. Był to bardzo ciekawy webinar. Tak jak Paweł mówił, jeśli zarejestrowaliście się na ten webinar i mamy maila, tak, mamy Waszego maila w bazie, to będziemy wysyłali nagrania prawdopodobnie jutro do webinaru, bo dzisiaj musimy je jeszcze lekko obrobić. Więc jutro dostaniecie od nas mailing z informacją o tym, gdzie można ten webinar obejrzeć. Zachęcam bardzo serdecznie do kontaktu z Pawłem. W razie dodatkowych pytań, jeśli macie pytania o platformę, to oczywiście my przez kontakt@kontadu.com jesteśmy dostępni. I za tydzień będzie też webinar z copywriterem tym razem, czyli z osobą, która powie dokładnie o tym, w jaki sposób tworzyć treści, które sprzedają. A kto to będzie, to pewnie dowiecie się w poniedziałek. Dziękuję bardzo, Pawle, bardzo Ci dziękuję za to, że zdecydowałeś się na udział w tym webinarze i mam nadzieję, że wszyscy, którzy uczestniczyli w nim, mają teraz większą świadomość tego, jak ważne są intencje użytkownika i jak ważne jest jakby zagospodarowanie właśnie tych tematów typu topical huby, czy w ogóle użycie danych w content marketingu. To wszystko, tak? Dziękujemy Państwu bardzo. To wszystko z mojej strony też. Bardzo dziękuję.